Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertruck Opole 17-19 lipca. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Rozpędzająca się wiosna chyba każdego napawa optymizmem. Czy taki nastrój zapanuje w dzisiejszym odcinku? Zaraz się dowiemy. Pokażemy dziś. Mana TGS w oczach dziennikarzy. Drogową przestrogę. Poznań pod znakiem maszyn budowlanych. Skuteczne mocowanie ładunków. Napędzane prądem gwiazdy. Andrzej, odpalaj. Z pewnością nieco optymizmu da się odnaleźć w niektórych przygotowanych na dziś tematach. Czy tak będzie w stroboskopie? Zaraz się przekonamy. Zapraszam. Chcemy przypomnieć przedsiębiorcom i osobom zarządzającym transportem o pewnej, bardzo ważnej czynności, której zaniechanie rodzi poważne konsekwencje. Zwracam uwagę na niepilnowanie przez przedsiębiorców i zarządzających terminu badań technicznych pojazdów. Nie dokonania badania na stacji diagnostycznej jest to najpoważniejsze naruszenie, które przynajmniej jeżeli się zdarzy jedno w przedsiębiorstwie, może być przyczyną do utraty dobrej reputacji. A to jest równoznaczne z zamknięciem działalności. Dlatego nie bądźcie jak bohater wiersza Tuwima, Słoń Trąbalski, co straszny był Zapominalski. Chyba że nie zależy wam na firmie. O tym, jak ważne jest wyczucie gabarytów pojazdu, chyba żadnego kierowcy przekonywać nie trzeba. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy nawet doskonała znajomość wymiarów nie zda się na nic, bo przeszkoda znajduje się w tak zwanym martwym polu. Nadzianiu się na taką pułapkę zapobiegnie oferowany przez DrapPol system ProView, złożony z kilku kamer połączonych z wyświetlaczem. Układ zapewnia dookólny widok otoczenia pojazdu, a obraz w zależności od potrzeb może być pokazywany z każdej kamery indywidualnie lub w trybie z lotu ptaka. To bardzo cenny pomocnik dla tych kierowców, którzy często mają do czynienia z wąskimi przejazdami lub miejscami najeżonymi przeróżnymi słupkami czy barierkami. Z tego rozwiązania z pewnością ucieszyliby się kierujący śmieciarkami czy hakowcami, ale też kierowcy obsługujący place budów albo jeżdżący mobilnymi warsztatami lub laboratoriami. Zapewne ta propozycja DrapPolu ucieszyłaby także kurierów, którzy często manewrują w ciasnych zaułkach albo pośród rozmaitej infrastruktury na wewnętrznych terenach zakładów przemysłowych. Nie wiesz, jak opisać wydruk z tachografu? Albo co napisać na tarczce, żeby jasno wykazać brak winy za przekroczenie czasu pracy? Spytaj eksperta. Możliwość taką dają ci autorzy bezpłatnej aplikacji dla kierowców zawodowych, nazwanej Tachograf, i portal szkołajazdy.pl, zapraszający do udziału w cotygodniowej transmisji na żywo, prowadzonej na Facebooku pod widocznym na ekranie adresem. W każdy czwartek obecny w studio ekspert od 18 przez godzinę odpowiada na przysyłane pytania dotyczące czasu pracy, opisywania zdarzeń czy obsługi tachografu. „249 lat temu, 13 kwietnia 1771 roku, urodził się Richard Trevithick, brytyjski inżynier i wynalazca, konstruktor parowego silnika wysokociśnieniowego.
Taki właśnie motor napędzał samobieżny powóz pasażerski pokazany w grudniu 1801 roku. Ta prezentacja uważana jest za jeden z pierwszych pokazów parowego środka transportu, bo przecież pamiętać trzeba o ciągniku artyleryjskim Francuza Cugnota z 1769 roku. Zresztą ani jeden, ani drugi pojazd kariery nie zrobiły, a Anglik jest bardziej znany z lokomotywy parowej i pierwszej linii kolejowej. Dziś wyspiarze dla uczczenia pamięci swojego rodaka organizują Dzień Trevetica, festyn połączony z paradą parowych wehikułów, przyciągający tłumy widzów. Jedni są hura optymistami, inni patrzą sceptycznie, a producenci aut robią swoje. Mam na myśli oczywiście napęd elektryczny. Zobaczmy, co w tej kwestii ma do powiedzenia Mercedes. Elektryczne pojazdy użytkowe to dla Mercedesa nie pierwszyzna. Już kilkadziesiąt lat temu testowano całkiem udane samochody dostawcze i lekkie ciężarówki. Jednak poziom ówczesnych akumulatorów pozostawiał wiele do życzenia. Obecnie elektromobilność oferowana przez koncern Daimler i jego marki zależne jest już elementem oferty handlowej. Gamę oferowanych pojazdów tworzą Evito, eSprinter, eCanter i eActros. Jak łatwo zauważyć, są to głównie pojazdy dystrybucyjne. Czym się charakteryzują? Zacznijmy od eCantera, który w dziedzinie elektromobilności ma najdłuższy staż. Pojawił się w 2015 roku, a przez dwa lata eksploatacji flota 150 całkowicie elektrycznych kanterów przejechała w sumie 1 000 000 kilometrów. Pierwsze eCantery pracowały w Nowym Jorku, Tokio, Berlinie, Londynie, Amsterdamie, Paryżu i Lizbonie. Czemu zelektryfikowano akurat Cantera? Powodów jest kilka. Po pierwsze, to globalna ciężarówka znana na wszystkich kontynentach, a jej sukces może szybko się przełożyć na zyski koncernu. Po drugie, Canter ma solidną konstrukcję, z natury przygotowaną do obciążania baterią akumulatorów. Po trzecie, to dość tani pojazd, co w połączeniu z wydatkiem na nietanie komponenty elektromechaniczne powoduje, że jego cena nie odstrasza, a tego byłoby o wiele droższe. Nieco mniejszym od eCantera jest eSprinter, który w obecnej formie opracowanej z Renault optycznie nie różni się od wersji spalinowej. No, chyba że ktoś wypatrzy maleńki napis Electric. Tak jak u wielu innych producentów, gniazdko ładowania wpasowano pod centralnym logo. Również elektryczne Vito, najmniejszy pojazd w rodzinie E, nie manifestuje swojego e-charakteru. W obu modelach za napęd odpowiada silnik elektryczny o mocy 114 koni, a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 300 Nm. Co ciekawe, za ustalenie maksymalnej prędkości odpowiada użytkownik. Do wyboru są opcje na poziomie 80, 100 i 120 km na godzinę. O co w tym chodzi? Aby użytkownik mógł pośrednio wpływać na oszczędność energii i na realny zasięg pojazdu. Jeśli trasa będzie przebiegać wyłącznie w terenie zabudowanym, wówczas i tak szybciej niż 80 km na godzinę kierowca nie powinien się poruszać. Zestaw trzech baterii o łącznej pojemności 41 kWh zapewnia zasięg około 150 km, a przy niekorzystnych warunkach pogodowych 100 km. Ich ponowne naładowanie przy użyciu standardowej ładowarki zajmie około 6 godzin. Nie wygląda to imponująco, ale w wielu przypadkach powinno wystarczyć. Piekarnie czy kwiaciarnie obsługujące kilka punktów dziennie w jednym mieście nie powinny narzekać. W obu e-Mercedesach zastosowano cztery fazy rekuperacji, załączane manetką przy kierownicy do zmiany przełożeń automatycznej przekładni. Dzięki temu kierowca będzie mógł wpływać na poziom odzysku energii elektrycznej podczas hamowania. W trybie maksymalnego odzysku energii, po zdjęciu prawej stopy z pedału przyspieszenia, auto bardzo wyraźnie zwalnia, ale nie hamuje. Inny tryb przeznaczony jest głównie do jazd z większymi prędkościami. Ponadto Evito posiada trzy programy jazdy, które umożliwiają kierowcy wybór pomiędzy różnymi parametrami użytkowania pojazdu. Z pewnością zauważyliście, że w przypadku tych trzech modeli nie podaliśmy bardziej szczegółowych danych.
to nie pomyłka lub niedopatrzenie. Powodem jest zjawisko, które można nazwać stanem permanentnego rozwoju wszystkich trzech modeli. Koncern Daimler stale rozwija e-pojazdy i to w takim tempie, że dane techniczne z poprzedniego półrocza już są nieaktualne. Przykładem jest e-Vito, które w marcu 2020 roku ponownie zostało zmodernizowane. I do takiego stanu raczej należy się przyzwyczaić. Koncerny nie chcą czekać, aż pojawi się idealny produkt, bo może to nigdy nie nastąpić, zawsze będzie jakiś progres. Jeśli się to Wam nie podoba, to pomyślcie o smartfonach. One też po 6-12 miesiącach od premiery są już technologicznie stare. Ale akceptujemy to i chętnie wymieniamy na nowsze modele. Poza tym odkładanie na później prac nad doskonałym pojazdem elektrycznym nie jest możliwe z jeszcze jednego powodu. Środowisko naturalne nie może już czekać. Z przyjemnością gościlibyśmy takie pojazdy na organizowanym przez nas zlocie Master Truck, który w tym roku odbędzie się w dniach od 17 do 19 lipca. A teraz wracamy do mocowania ładunków. Oto kolejny przykład prawidłowego postępowania. Zgodnie z obietnicą wrócimy dziś do sposobów mocowania wyrobów stalowych, ale najpierw zajmiemy się ciekawą i łatwą do użycia metodą wynikającą z konstrukcji pojazdów i opakowań, w których towar jest transportowany. Wydaje się, że to jeden z najłatwiejszych do zastosowania środków. Mamy na myśli oczywiście łączniki skrętne. Tego typu system stosowany jest na przykład przy przewozach kontenerów lub skrzyń do przewozu butli gazowych. Pojazd jest wyposażony przez producenta w odpowiednie łączniki, które można sprzęgać ze znormalizowanymi gniazdami w narożach kontenerów. Po przystosowaniu długości ramy naczepy podkontenerowej do długości kontenera jest on umieszczany na naczepie. Kierowca identyfikuje kontener, który jest przeznaczony do przewozu i czy odpowiada specyfikacji z dokumentacji. Łączniki skrętne są zablokowywane w gniazdach na narożach kontenera. Zapewniają one stałe i bezpieczne połączenie. Jeśli kierowca nie ma możliwości sprawdzenia ładunku w środku kontenera, powinien wpisać odpowiednią adnotację w rubryce Uwagi przewoźnika w liście przewozowym CMM. Na zakończenie dzisiejszych rozważań, jak zwykle garść konkretów związanych, zgodnie z danym słowem, z mocowaniem wyrobów ze stali. Jednym z takich mało typowych ładunków, który może powodować problemy, są zwoje drutu. Dla większych średnic tych zwojów może okazać się, że załadunek musi odbywać się górą przez odsunięty dach pojazdu. W miarę możliwości zwoje należy blokować. W tym przypadku o ścianę czołową naczepy w kierunku do przodu i za pomocą podkładek. Pozostałe zwoje będą zamocowane za pomocą mocowania springowego w kierunku do przodu i do tyłu, co będzie miało właściwości mocowania bezpośredniego. Drut, ze względu na swoją sprężystość, w czasie jazdy może powodować, że napięcie wstępne, uzyskane przez napinacze, będzie się zmniejszać w czasie jazdy. Dlatego, szczególnie w tym właśnie przypadku, w trakcie przewozu wymagane są kontrole napięcia odciągów. Nasze spostrzeżenia dotyczące właściwych sposobów mocowania wyrobów stalowych nie kończą się tym przykładem. Kolejne będą następnym razem. W następnym odcinku będzie inny ładunek do zamocowania. A teraz zapraszam do Poznania. Odwiedziliśmy tam targi Budma. Zobaczcie.
Wraz z nadchodzącą wiosną rusza sezon budowlany, a z nim imprezy targowe dla budownictwa. Pierwszą w tym roku była poznańska Budma. Co ciekawego słychać w biznesie i jakie nowości oferowali wystawcy, staraliśmy się wybadać naszą kamerą i mikrofonem. Jakie tendencje na polskim rynku budowlanym było widać na Budmie? Pierwszą są rosnące koszty pracy, powodujące zwiększone zainteresowanie maszynami, a nawet robotami, które do niedawna uważane były za zbyt drogie. Dziś z braku pracowników albo coraz wyższych płac taniej jest zastąpić człowieka maszyną. Przykładem były zdalnie sterowane roboty wyburzeniowe, które po zmianie końcówek roboczych mogą wykonywać inne zadania. Dzięki temu mogą działać także tam, gdzie dla człowieka byłoby to zbyt ryzykowne. Innym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania maszynami adekwatnymi do potrzeb. Stąd bogata oferta maszyn Volvo. Mamy szeroki zakres, tutaj wachlarz sprzętów, od dużych ładowarek po ładowarki kompaktowe, od dużych koparek gąsienicowych po ładowarki gąsienicowe kompaktowe, koparki kołowe, zarówno kompaktowe, jak i duże sprzęty. Chcemy mieć ten bezpośredni kontakt z naszymi klientami, chcemy pokazać, że mamy też maszyny kompaktowe. To prawda. Czasy, gdy sadzawkę w ogrodzie robiło się 20-tonową koparką, minęły. Dziś klienci cenią maszyny nie generujące niepotrzebnych zniszczeń. Również do prac ciesielsko-dekarskich wybierane są dedykowane maszyny, jak specjalistyczne żurawie aluminiowe. Firma KAS jest liderem, jeżeli chodzi o branżę dźwigów skonstruowanych z stopu aluminium, które charakteryzują się tym, że mają duże wysięgi boczne. Całą tajemnicą naszych żurawi jest mast, który tak naprawdę nie jest spawany, a jest zgrzewany. Dzięki temu nasze maszyny są bardzo lekkie i tak naprawdę idealne do branży ciesielsko-dekarskiej. Takim żurawikiem można nawet z wysokiego dachu zdjąć starą dachówkę, a podnieść krokwie czy podać paletę nowych dachówek. Nie są to ładunki ciężkie, więc nie potrzeba wielotonowych maszyn przeładunkowych. Liczy się za to niska masa własna. Tak znowu może chodzić o ogródek lub chodnik. Można je zabudować na przyczepce lub lekkiej ciężarówce. Dziś dość trudno też znaleźć pracowników do rozładunku materiałów budowlanych, ale są wydajne wózki widłowe, jak choćby marki Hyundai. Prezentujemy wózki zarówno magazynowe, czyli zwykłe paleciaczki wysokiego składowania, wózki zasilane instalacją gazową LPG, jak również diesla. Myślę, że jesteśmy w stanie spełnić zapotrzebowanie każdego naszego klienta. Różne rodzaje środowiska pracy wymagają różnych paliw. W zamkniętych magazynach mogą pracować wyłącznie wózki elektryczne. Na pograniczu budynków i terenów otwartych te zasilane LPG, a na budowach wysokoprężne, w tym terenowe. Pozostając w kwestii noszenia ciężarów, ciekawą propozycją były różnego rodzaju schodołazy. Docenią je glazurnicy remontujący mieszkania lub, gdy skończy się budowa, firmy przeprowadzkowe. Na Budmie nie zabrakło pojazdów dla ekip budowlano-montażowych. Estetyczny Mercedes Sprinter z daleka przyciągał wzrok drogowców i brukarzy, a Toyota postanowiła nawet wzorem Volkswagena i Fiata wyodrębnić sieć sprzedaży swoich aut dostawczych dla profesjonalistów. Pierwszym dealerem Toyota Professional jest firma Bońkowski. Oferujemy tutaj nasze nowe modele, czyli tutaj proponujemy Toyota Pro Ace w różnych wersjach zabudowy. Czy to w wersji brygadowej, skierowanej stricte dla osób zajmujących się branżą budowlaną, i również furgony, które mają dość dużą ładowność, do 1,5 tony. Dzięki modelom Pro Ace i Pro Ace City Toyota ponownie wraca do gry o swój kawałek dostawczego tortu. Tym razem jest szansa zaistnieć na stałe w tym sektorze. Szerokie spektrum sprzętu budowlanego pokazanego na Baumie wymaga szerszego omówienia. Kolejne ciekawostki pokażemy w drugiej relacji z targów. Do Poznania zawitamy także w następnym odcinku. Pora teraz na małą przerwę, a zaraz po niej zobaczycie. Historię Mana TGS. Kolejną przestrogę prosto z drogi. Wracamy za moment.
Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujący przewoźników przy kontrolach firm. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertruck. Opole, 17-19 lipca. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. W niekończącym się cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić piętnujemy drogową głupotę. Na dziś mamy taki oto przykład. Popatrzcie. Wprowadzone ze względu na pandemię koronawirusa ograniczenia w poruszaniu się mają m.in. taki skutek, że znacznie spadła ilość pojazdów jeżdżących po drogach. Przełożyło się to bezpośrednio na mniejszą liczbę wypadków, wciąż jednak dochodzi do zdarzeń rujnujących zdrowie i tragedii zabierających życie. Oto jeden z przykładów z czasu przymusowej społecznej kwarantanny. Zdawać by się mogło, że to prawdziwa sielanka. Pusty parking, pusta jezdnia, jedno poruszające się auto i dwójka rowerzystów. Jeden z nich ma kamerę, która rejestruje kolizję samochodu z drugim cyklistą. Nie brak też innych sytuacji, jak choćby ta zarejestrowana gdzieś na osiedlowej uliczce. Znowu odnosi się wrażenie, że jest po prostu idyllicznie. Spokojnie jadący kierowca zatrzymuje się przed oznakowanym przejściem i przepuszcza rodzinę zmierzającą na drugą stronę ulicy. Rajski nastrój burzy klakson użyty przez kierowcę drugiego auta. Kozak za jego kierownicą bardzo się spieszy i swoim chamskim zachowaniem sprowadza bezpośrednie zagrożenie na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pokazane dziś epizody jasno wskazują, że nawet w okresach zmniejszonego natężenia cyrkulacji pojazdów trzeba zachować rozwagę i mieć oczy dookoła głowy. Inaczej w mgnieniu oka możesz stać się zabójcą albo ofiarą. W następnym odcinku pokażemy inną sytuację, a teraz już zajmiemy się manem TGS. Opowiadać o nim będą branżowi dziennikarze. Patrzcie i słuchajcie. Bycie młodszym bratem nie zawsze jest korzystne. Podobnie bywa w transporcie, gdzie mniejszy, nowszy model musi zdobyć pozycję w rodzinie innych ciężarówek. Przykładem takiego Beniaminka jest MAN TGS, który pojawił się w 2007 roku. To nie był zupełnie nowy pojazd. Wywodził się z kompaktowego TGA. Ale taka sama nazwa zawsze wymagała komentarza, że chodzi o wersję z węższą kabiną. Z chwilą pojawienia się następcy TGA wprowadzono podział na TGX i TGS. Dobrze, że nie na przystojnych i mądrych, bo zaprawdę nie wiedziałbyś, co zrobić. Wracając do rzeczy, postawmy pytanie, gdzie przebiega granica między tymi modelami. Okazuje się, że nie jest to łatwe do określenia. Jeszcze nie tak dawno modele TGS nie miały silników o mocach 500 koni. Dziś nie stanowi to żadnego problemu. Granica między tymi modelami to kabina i obszar zastosowań. Kompaktowa kabina TGS-a lepiej nadaje się do dystrybucji, budownictwa czy leśnictwa niż wielka gablota TGX. No, widzę, żeś ze stolicy, bo mowę zakładasz na medo. Dość tych warszawskich archaizmów, nadal nie mamy odpowiedzi na temat, po co powstał TGS. To nie może być przypadek. Wzorem konkurentów MAN stworzył TGS-a jak Mercedes Axora, a Volvo FM. Na wielu rynkach to się sprawdza. TGS może prawie tyle samo zrobić, co TGX, jest jednak bardziej przeznaczony do ruchu lokalnego. Coś w tym jest, bo TGS najczęściej jako ciągnik holuje naczepy samowyładowcze, cysterny, silosy, platformy na mniejsze maszyny. Można też go spotkać jako podwozie z betonną mieszarką czy wywrotka. Chętnie sięgają po niego komunalni, tam gdzie trzyosiowy TGM się kończy.
Oj, żebyś ty się czasem nie skończył. No właśnie, kończcie panowie te awantury, bo podobno jest jakiś szczególny model TGS-a. To wersja silosowo-cysternowa. Bardzo lekka, powstała tylko dla tej branży. Przy masie niespełna 6 ton i z odpowiednią naczepą osiąga ładowność 30 ton. Fantastyczny wynik. Wielu przewoźników marzy o czymś takim. Aby taki TGS był lżejszy, zmniejszono pojemność zbiornika paliwowego, obniżono ciężar silnika, pozbawiono pojazd koła zapasowego i postawiono go na halusa. No i oczywiście obsada musi być jednoosobowa, no bo to wiadomo, oszczędność około 100 kg martwej masy. Jak ty się wyrażasz o zmienniku? Zaraz sam będziesz martwą masą. A propos ciężaru. TGS nie boi się ciężkiej pracy, bo doczekał się wersji budowlanych i komunalnych. Dostępne są także wersje 3 i 4 osiowe, w tym 8x8. Kompaktowe wymiary idealnie zgrywają się z napędem HydroDrive, który nie powoduje podniesienia mocowania kabiny. Jak branża ocenia te ciężarówki? Dla wielu hasło jeżdżę manem, jestem panem jest jak mantra. Faktycznie coś w tych manach jest, że przez wielu uznawane są za bardzo wytrzymałe ciężarówki, szczególnie cenione przez budowlańców. Istnieje takie przyzwolenie, że jak man ciężko pracuje, to może sobie nawet dobrze wypić, ale nikt nie ma do tego pretensji. O, mana nikt nie uważa za tak oszczędny pojazd jak Renault. No ale jednak nie jest to żaden dla niego minus. Jakiś czas temu koncern MAN zorganizował kampanię, bodajże pod tytułem MAN pali mniej, ale moim zdaniem była niepotrzebna, bo i tak MAN pił po staremu, a użytkownicy od niego wcale nie oczekiwali jakiejś abstynencji. Niezła patologia. Społeczne przyzwolenie na picie. Tak, dopóki robi, to niech sobie pije, a potem choroby i przedwczesna śmierć. Skoro temat zdrowia i kresu życia został już wywołany, warto dowiedzieć się, co mówią lekarze, to znaczy mechanicy. Opinie o awaryjności TGS-a pokrywają się z tymi z TGX-a. Jak się nie leje kiepskiego paliwa i nie serwisuje po stodołach na chińskich częściach, to TGS jest wołem roboczym. Jeśli tym autem będzie jeździł normalny, prawdziwy kierowca, a nie tylko posiadacz uprawnień, to właściciel, użytkownik pojazdu na pewno będzie zadowolony. Smarować trzeba wymiana filtrów i olejów, to rzecz święta. Ale TGS wtedy pożyje długo. Na wieki wieków. Amen. Wracając do TGS-a, producent w końcu zrozumiał, że ergonomiczne wnętrze i czytelna deska nie muszą być czarne. Jak dla mnie to milowy krok MAN-a, bo dotychczas obowiązywała stara fordowska zasada, że klient może mieć wnętrze wykonane w każdym kolorze, oczywiście jeżeli będzie to kolor czarny. Najnowsza edycja całej rodziny TG nareszcie dobrze wygląda, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Obawiam się, że te beże, jak to beże, bardzo szybko się znudzą. Pamiętacie plastiki aut z lat 80. Beżowe morze wywołujące mdłości. To weź Aviomarin i nic już nie mów. Tak będzie lepiej. Kolory to rzecz gustu, ale zaawansowane technologie to konieczność. MAN słynie z ciekawych opcji i rozwiązań. Na przykład MAN Efficient Cruise, dostępny w TGS-ie, wspierany systemem GPS, rejestruje nie tylko przebieg trasy z wyprzedzeniem aż do 3 km, lecz także wybiera automatycznie najlepszy bieg i redukuje czas przerw w przepływie mocy. Uwzględnia przy tym zniesienia i pochyłości. Funkcja Idle Speed Driving umożliwia komfortową jazdę przy prędkości obrotowej biegu jałowego. W poruszeniu pojazd porusza się z niską prędkością obrotową silnika bez konieczności naciskania pedału gazu. Chociaż TGS jest mniejszym bratem TGX-a, to jednak posiada wszystkie opcje i zalety większego modelu. Znalazł się kolejny piewca tezy, że małe jest piękne.
chociaż tak prawdę mówiąc, trudno się z tym nie zgodzić. Wszak wielu przewoźników i kierowców nie widzi świata poza MAN. Z pewnością obiema rękami podpisaliby się pod naszego pomysłu hasłem do kolejnej kampanii reklamowej MANA TGS, które mogłoby brzmieć: mały może więcej i nie gorzej niż duży. Ta opowieść kończy dzisiejszy odcinek, a w następnym będziecie mogli zobaczyć pojazdy broniące życia i mienia. Kolejny przejaw drogowej bezmyślności. Dokończenie relacji z targów Budma. Sposób na prawidłowe zamocowanie ładunku. Samochód prosto z drugiej ręki. Zapraszam do częstego odwiedzania naszych portali internetowych na Osi i Mastertrack. Znajdziecie tam najświeższe nowinki i ciekawostki z branży, a także wieści o zlocie Mastertrack. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Mogiem. Z tak zwanymi naczepami samowyładowów. Wywrotki. No bój się pan Boga, takie mądre. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack. Opole, 17-19 lipca. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.